Agata Duda pozostaje na froncie politycznej walki. O pierwszej damie dyskutuje się ostatnio w kontekście jej wynagrodzenia, które ma uregulować nowe prawo. Emocje sięgają zenitu. Żona Andrzeja Dudy została nawet nazwana przez Joannę Senyszyn pierwszym wieszakiem. Lewicowa działaczka będzie mieć teraz problemy z tego powodu. Agata Duda i kwestia wynagrodzenia pierwszej damy znów wzbudzają sporo emocji. W gąszczu opinii ukazujących się w sieci szczególnie nośne stały się słowa znanej działaczki lewicowej, Joanny Senyszyn. Ostre epitety w sporze o pensję pierwszej damy. Agata Duda określona wieszakiem, lider SLD przeprasza, pensja dla żony prezydenta to absurd. Podobnie jak określenie pierwsza dama. Za bycie żoną można ewentualnie dostawać pensję od męża, jeśli zatrudni żonę jako kucharkę, sprzątaczkę, opiekunkę do dzieci. W przypadku Dudów, jako wieszak na ubrania. Pierwszy wieszak, napisała Joanna Senyszyn na swoim profilu na Facebooku. Nie tylko dorzuciła do ognia, ale wywołała na politycznej scenie spore zamieszanie. Tłumaczył się za nią szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W studiu Polsat News wyjaśniał, że język użyty na Twitterze przez lewicową aktywistkę jest niedopuszczalny. Przepraszam za język użyty przez Joannę Senyszyn, powiedział Czarzasty, dodając, że w tej sprawie będzie kontaktował się z działaczką. Po chwili przeszedł do meritum sprawy. Jeśli chodzi o sprawę pierwszej damy, jestem za tym, by posiadały pensję, by było to transparentne. Ważne, by regulowano kwestie emerytur pierwszych dam tak samo jak prezydentów. To nie jest normalne, by prawnie komuś zakazywać pracy i w żaden sposób nie regulować kwestii ubezpieczenia, powiedział lider SLD. Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy pierwsza dama mogłaby liczyć na 13,5 tysiąca złotych miesięcznego wynagrodzenia. Regulowałoby też tak zwany okres składkowy, który dziś, z racji niemożliwości pracy przez pierwszą damę, jest zamrożony. Eksperci wyliczyli, że dwie kadencje pierwszej damy przy obecnych zapisach obniżą jej emeryturę o ok. 400 zł SLD jest jedyną partią, której aktywiści regularnie goszczą w programach największych stacji telewizyjnych. Ostatnie sondaże dają partii Włodzimierza Czarzastego około 5% głosów poparcia.